Cześć, a dzisiaj witam się z Wami w nowym vlogu i zapraszam Was na tydzień ze mną. U mnie ogromne zmiany, bo już nie jestem w dwupaku, od 2 tygodni jest Maja na świecie, więc pomyślałam, że fajnie byłoby wrócić do nagrywania i zacząć dokumentować to, co teraz po prostu się u nas dzieje, jak organizuję sobie czas, jak to wszystko wygląda, jak to jest z dwójką poniżej 2 lat, bo Maja ma 2 tygodnie, Maciuś ma 1,5 roku, nawet niecałe w sumie, u nas dużo działo. Dzisiaj udało mi się wybrać z koleżanką na spacer i z jej roczną córeczką, także sobie pospacerowaliśmy. Pogoda na szczęście u nas była naprawdę ładna, także można było się wybrać na długi 2-godzinny spacerek. Jutro widzę się z moimi kolejnymi koleżankami, więc organizuję sobie czas już praktycznie od początku. Na playgroupy jeszcze nie wracam, bo jednak Maja jest troszeczkę malutka, a tam jest dosyć dużo ludzi, więc poczekam przynajmniej jak skończę 3-4 miesiące. A dziś w serii jemy to samo, ale trochę inaczej podane. Maciuś ma owsiankę zwykłą i osobno truskawkę, a ja mam owsiankę z dżemem truskawkowym i truskawkami. I przy okazji jak nagrywam, to pokażę Wam, co ostatnio udało mi się dorwać na Notino. Była promocja, że jak się wyda 20 funtów na kosmetyki z Eveline, to dostaje się za darmo taki pudełko niespodziankę. I byłam, powiem Wam, w szoku, jak okazało się, jakie to jest ogromne, bo myślałam, że może przyjdzie takie, wiecie, do połowy, czy 2-3 kosmetyki maksymalnie, albo nie wiem, jeden kosmetyk, bo tam niestety nie pisało, co może tam się znajdować, tylko po prostu pisało, że dostanie się taki pudełko niespodziankę. Tak jak widzicie, tu jest moja ręka, a tu jest to pudełko, także jest ogromne. Nie będę wyjmować po kolei, bo to jak zaczęłam nagrywać, to niestety zajmowało bardzo dużo czasu, więc pokażę Wam po prostu już to rozłożone i pokażę Wam po prostu, co mi się trafiło. Także tak prezentuje się zawartość. Jak widzicie, jest maska bąbelkowa. Z tej serii miałam już 2, ale akurat tej nie miałam, także bardzo jestem ciekawa, jak się sprawdzi. Żel po używaniu hybryd. Na razie mam przerwę od hybryd, ale możliwe, że jak kiedyś wrócę, to mi się przyda. Mamy hialuronowy żel do mycia twarzy. W ogóle nie miałam jeszcze takiego żelu z Eveline, także coś nowego. Matująca pomadka, którą już sprawdziłam i kolor jest no, po prostu i śliczny. I wręcz mój, jak to mówię. Krem do rąk. Akurat szału nie ma. Nie pachnie tak, jak ładnie wygląda, ale kto wie, może działanie będzie mieć na plus. Trafił się jeszcze tusz do rzęs. Tego też nie miałam, także jestem bardzo ciekawa, jak to się sprawdzi. I ostatnia, czyli wisienka na torcie, jak to mówią, trafiła się paletka cieni. I jak widzicie, to jest trochę matów, trochę też jest takich błyszczących cieni. Zaraz Wam otworzę to, pokażę Wam, jak to wygląda w środku. A tak wygląda paletka cieni. Jak widzicie, już ją kilka razy używałam, szczególnie te błyszczące cienie mnie zachwyciły. Ogólnie pewnie nie zdecydowałabym się na zakup takich kolorków, bo ja bardziej wolę takie bardziej intensywniejsze odcienie, ale jak za darmo dostałam, to powiem Wam, przekonują mnie i bardzo mi się podobają. Szczególnie te błyszczące są przeurocze i faktycznie jakościowo są naprawdę dobre, także to moja pierwsza i na pewno nie ostatnia paletka z Eveline. I chwila piękna, to znaczy dwójka dzieci śpi w tym samym czasie. Maja jest tutaj, Maciuś jest na górze, więc mogę się relaksować, napić ciepłej kawy, poczytać książki, zjeść żelki, więc jest cudownie. Także mam nadzieję, że takie synchronizacje będą zdarzać się częściej. Na razie jest to drugi dzień pod rząd, bo wczoraj mi się udało, że akurat dwójka spała w jednym czasie. Dzisiaj tak samo, także jest super. I taka piękna wiosna u nas w ogóle. Jak widzicie, pogoda jest prześliczna, bo jest niebo wręcz bezchmurne. Jest przepięknie. Także powiem Wam, naprawdę cudowne. Aż miło wyjść na dwór, jak jest taka przepiękna aura i pogoda i w ogóle przepięknie wyglądają te kwitnące drzewa.
Tam jak widzicie kolejne jest. A tam są białe drzewa, także cały park jest wręcz kolorowy. Czy to białe, czy to zielone, czy różowe. Także powiem wam, jest przecudownie. Maja jak zwykle śpi, także ma udaną drzemkę na spacerze. A Maciuś ma kwiatuszki, tak? Co masz? Masz kwiatuszki? Tak. No, jak wąchasz kwiatuszki? Pokaż. Maciuś, jak wąchasz kwiatuszki? Ślicznie, tak. Tak. Masz dwa kwiatuszki, jednej rączce i drugiej? Tak. I powiem wam, podwójny wózek prowadzi się genialnie, jak widzicie. Nawet mogę go prowadzić jedną ręką i jest mi naprawdę super wygodnie. Jedynym minusem w Bugabo jest to, nie wiem czy to w moim modelu, czy po prostu ogólnie takie są, że jest bardzo zimna rączka, więc Mariusz dorobił mi takie piankowe uchwyty, bo tak to powiem wam szczerze, marzną ręce. Nawet jak jest dosyć ciepło na dworzu, to marzną ręce, bo to metalowe jest bardzo zimne niestety. Nie nagrzewa się. A szkoda, bo tak to byłoby cieplej. No ale cóż, wózek idealny nie jest do końca idealny. I wiosna ciąg dalszy. Jak widzicie, trochę wieje, więc mimo tego, że jest dosyć słonecznie, to jest troszkę mroźnie. Więc niestety nie można jeść wszystkiego. Ale ogólnie jest przepięknie.